Witamy Was serdecznie w premierowym odcinku Heweliuszy Nauki. Paweł i Tomek. Znajdujemy się na warszawskim lotnisku Okęcie, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy eksperymentować z przepływem powietrza. Pierwszymi Heweliuszami Nauki zostają pionierzy polskiej awiacji. W 1929 roku w akademickim aeroklubie w Warszawie dochodzi do ich pierwszego spotkania. Franciszek Żwirko jest już zawodowym pilotem odnoszącym sukcesy. Stanisław Wigura, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, wraz z kolegami buduje sportowe awionetki, ale nie pali się do latania. Połączyła ich prawdziwa męska przyjaźń. Jeszcze tego samego roku wykonują lot dookoła Europy, pokonując 5000 kilometrów. Od tej pory razem reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych. Budynek Muzeum Politechniki Warszawskiej. To tutaj przed wojną mieścił się Instytut Aerodynamiczny, kuźnia polskich konstruktorów lotniczych. To tutaj działał zespół RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki. To na skonstruowanych przez nich maszynach latali nasi heweliusze nauki. Międzynarodowy turniej samolotów turystycznych Challenge 1932. Niemcy są pewni zwycięstwa. W końcu wygrali dwie poprzednie edycje. Jednak to załoga RWD-6. Pilot porucznik Franciszek Żwirko i mechanik, inżynier Stanisław Wigura stają na najwyższym stopniu podium. W stolicy Niemiec rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. Nasi heweliusze zainspirowali nas do poszukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego samoloty latają? Najprościej na to pytanie możemy odpowiedzieć tak. Przede wszystkim samolot potrzebuje silnika po to, żeby powstała siła ciągu. Zbudowaliśmy nawet papierowe modele samolotów, mają nawet skrzydła, ale zaczną latać dopiero, gdy nimi rzucimy. Siła ciągu ma przezwyciężyć opór powietrza. Mamy tutaj dwie identyczne kartki. Wyglądają tak samo, ważą tyle samo i nawet spadają na ziemię tak samo. Chyba, że jedną z tych kartek zgnieciemy. Teraz na zgniecioną kartkę działa mniejszy opór powietrza, w efekcie czego spada ona dużo szybciej. Samolot waży, czasem mniej, czasem trochę więcej. Jest po prostu ciężki. Jest to siła ciężkości. Żeby latał, potrzebna jest siła przeciwna. Siła, która będzie go unosić. Pojawia się ona podczas lotu, gdy specjalnie ukształtowane skrzydła nacierają na powietrze pod odpowiednim kątem i powodują unoszenie się maszyny.
Można ten kąt zmieniać. Wtedy samolot się wznosi i opada. W połączeniu z prędkością samolotu powstaje wtedy siła nośna. Poeksperymentujmy teraz z przedmiotami unoszącymi się w powietrzu. Co prawda, nie pozwolili nam uruchomić tej maszyny i zobaczyć, jak ona się porusza, ale możemy do sprawy podejść na odwrót. Spróbujmy poruszyć powietrze. Zwykłą, lekko wygiętą kartkę papieru trzymamy tak, żeby swobodnie zwisała w dół. Silnie dmuchamy ponad nią, w efekcie czego kartka unosi się. Dwie swobodnie zwisające kartki trzymamy obok siebie. Dmuchamy pomiędzy kartki, a te zbliżają się do siebie. Wykorzystujemy tu prawo Bernoulliego. Mówi ono m.in. o zależności między ciśnieniem a prędkością przepływu powietrza. Dmuchając, poruszamy powietrze. Wytwarza się wtedy duże ciśnienie dynamiczne. Natomiast ciśnienie statyczne w okolicach poruszającego się powietrza jest małe. Szybki przepływ powietrza nad kartką prowadzi do powstania różnicy w ciśnieniu statycznym po obu jej stronach. Wyższe ciśnienie pod kartką powoduje jej unoszenie. Podobny efekt zapewniają odpowiednio wyprofilowane skrzydła samolotu. W przypadku dwóch kartek papieru sprawa wygląda identycznie. Spadek ciśnienia statycznego pomiędzy kartkami pozwala ciśnieniu po ich zewnętrznych stronach przysunąć je do siebie. A teraz użyjemy suszarki do włosów, żeby rozpędzić powietrze i w strumieniu umieścimy piłeczkę ping-pongową. To doświadczenie możecie bardzo prosto powtórzyć w domu. No to teraz spróbujmy z czymś większym. Pawełku? Podsumujmy. Silnik samolotu wytwarza siłę ciągu. Pozwala ona na rozpędzenie maszyny oraz przezwyciężenie oporu powietrza. Siła ciężkości stara się utrzymać samolot na ziemi. Przezwycięża ją siła nośna. Efekt odpowiedniego ukształtowania skrzydeł oraz prędkości samolotu. Jednak żywioł, jakim jest powietrze, bywa kapryśny. 11 września 1932 roku samolot, którym podróżują do Pragi, pada w burzę, traci skrzydło i rozbija się w Czechosłowacji. Nasi bohaterowie zostają pochowani w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.